chwilą widzieliście, to śrutowanie 5 kg ciemnej pszenicy. Ja pokazałem wam, jak szybko ześrutować 1 kg, na przykład 1 kg wiertareczką. Dosyć szybko poszło. Na koniec ześrutowałem trochę czekolady, a teraz słód, który dodam na sam koniec. Postanowiłem dodać 100 gram palonej pszenicy do tego Weizenbocka. Którą dodam już po no, załóżmy, że po próbie jodowej. Ja sobie ją tu na talerzykę wyłożę, żeby nie zapomnieć o niej. Raz mi się kiedyś zdarzyło zapomnieć dosypać i musiałem to do wysładzania. To mniej więcej tyle. Teraz tak, rozkręcamy sprzęt. Używam do śrutowania starej wieczarki. Takie jeszcze na klucz. Czy wiertarka w ogóle jest na prąd, ale uchwyt na klucz. Ona się mi często pali, męczy, biedaczka, ale spełnia swoje zadanie w sposób prawie że idealny. Tutaj wydrukowałem sobie przepis. Śrutownik. Ja sam taki myk, ja go nie myję, tylko sprężę na powietrze. Słucham. Nie, nie widziałem. A co, bałaganiaro, zgubiłaś, tak? Dobra. Startujemy z wodą, słody ześrutowane, woda 21,5 litra, grzejemy do 46 stopni, dobra, i zaczynamy nalewać. Nie będę was nudził nalewaniem wody, w międzyczasie powiem, jak będzie wyglądało zacieranie. 46 stopni Celsjusza 10 minut. Potem od 50,5 do 51 stopni na 15 minut. Moja woda ma 9 pH, aby bardzo wysoko. Następnie 62,5 do 63,5 na 10 minut i w tym momencie odbieram dekokt 9 litrów z 27. Ten dekokt grzeje przez 15 minut
na 70 do 71,5 stopnia. Następnie podbijam temperaturę do 100 stopni i grzeję dekokt w 20 minutach. Zacier główny w tym czasie 63 do 64,5 stopnia na 56 minut. Przenoszę do dekokt i dodaję praconą paloną pszenicę i dodaję tą pszenicę dodaję. Potem podgrzewam na pół godziny i ustalam temperaturę 70 do 71, a potem na 5 minutek 75 do 77. Trochę to skomplikowane. Musicie sobie przewinąć. Tak będzie wyglądało zacieranie. I to chyba na razie na tyle. A więc dolewam wody 21,5 litra i grzeję tą wodę do 46 stopni. Muszę powiedzieć, że teraz tak, grzeje mi się woda poniżej. Startujemy z wodą przy 46 stopniach. Zatrzymujemy na 10 minut główny zacier. Postanowiłem wstawić drożdże, które naprawdę szacun, są bardzo dobre. Szalone, dziki, nieokrąglane itd., itd. W nocy mi wybuchły. Odstawiłem je z mieszadła, ale no zaryzykowałem i z pewną dozą respektu wstawiłem jeszcze raz na mieszadło, ponieważ osiadły na dnie kolby, a jak to żeby one poszalały trochę. Mówię o drożdżach FM41, czyli gwoździe i banany. W tej chwili kręcą się na kolbie. O, w ten sposób. Chyba widać ruch. Tu się tworzy właśnie nowa piana. No oczywiście, jeżeli znowu będą wychodzić, to będę musiał zakończyć mieszanie. Zaczynam się bać o piwo. No tu widzicie, trochę osiadły. Może oddalę aparat. No więc dobra. Jeszcze trochę mają do wyjścia. Więc niech się kręci. Sprawdzamy temperaturę. Do 46 i wsypujemy śrutę. Zanim temperatura osiągnie 46 stopni, a ma już 40, zanim zrobię sobie tatara, którego uwielbiam, wypróbuję tutaj z Wami piwo, które robiliśmy razem, piwo dyniowe. Piwo w zielonej butelce, które nie opuszczało mojej piwnicy. Mam nadzieję, że jest dyniowe. Krachle trudno odznaczać. Zobaczymy. Chyba nie wiem. A będzie wstyd, jak się okaże, że nie dyniowe. Dyniowe. Piana drobna, piwo ciemno-brązowe, piwo dyniowe, piana. Przebłyski rubinowe, ale to piwo jest takie pastelowo-brązowe. Piana wygląda w ten sposób, z góry. W miarę stała,
Jak widzicie, aha, nie widzicie. Jak widzicie, dosyć ładnie tutaj okleja. Proszę. Piana osiada na szkle. Wcale nie chce uciekać ze szkła. Trochę ciemniej widzicie niż tak naprawdę jest. Aromat dynia. Trochę słodkości, trochę jakby przyprawowości, takiej ciepłej, czyli cynamon, gałka, imbir. To nie jest źle. Niedługo Halloween, więc próbujemy. Trochę za wysokie wysycenie. Chciałem osiągnąć niższe. Tu jest takie średnie. To miało być średnie w dół, a jest średnie powyżej. Temperatura, mówię, co to za dźwięki? 45 stopni. Piwo jest dosyć przyjemne. Przyjemne w odbiorze, nie gryzące. Przepraszam za te moje błędy językowe, ale mam coś tutaj w ustach. Nie ma żadnego kwasu, jest trochę za dużo, określiłbym to jako skórkę od dyni, czegoś takiego gorzkiego, wytrawnego, aczkolwiek ja lubię wytrawne piwa. Słodkość jest dosyć dobrze skontrowana. Goryczka. Przynajmniej na razie jest bardziej alkoholowa, rozgrzewająca. To ciekawe, bo piwo było słabe, jeżeli chodzi o belgie wyjściowe. Nieźle. Aczkolwiek... Czy to jest najlepsze moje dyniowe piwo w karierze? Trudno powiedzieć. Nie jest źle, piana zredukowała się do obrączki. No, okleja szkło, umówmy się, że okleja szkło. Trochę za duży poziom alkoholu jak dla mnie. Piwo zeszło, no właśnie nie spojrzałem, ale na pewno zeszło z tych 12. Może alkohol musi się jeszcze ułożyć. Mamy 45 stopni. Wobec tego sypiemy. Na 10 minut słod. Butelkę zamknę, żeby się nie odgazowało. I wstawię do lodówki. Trochę za ciemne. Jest takie brązowe, a miało być bursztynowe. Dobra. Sypiemy. Pszenica na dzień dobry. Ładny zapach, słodki. Pszeniczny. Okay. Część słodu miałem ześrutowanego.
Ja mieszam, żeby zapobiec powstawaniu grudek. No dobra, czas rozpukać nożyczki ostatnie w domu. Teraz sypię słód monachijski. Robi się gęsto. Wyłączam gaz. To ma. Tak, 10 minut. Ja nastawiam te 10 minut. Miałby 3 kilo. Z tego będzie 3 kilo. Poszło. No już jest gęsto. Dosyć mieszane, bo tracimy temperaturę. Temperatura w garku ale powoli rośnie, więc będzie ze 46 stopni. Ok, 10 minut, a ja przystępuję do robienia tataru. 46 stopni. Bardzo ładnie. Poszło. Wracamy do piwa. Piwo dyniowe, ważone na kanale. Gdyby nie ciut za mocny alkohol, byłoby ok. Ale co dzień. Dozo. W tej chwili po 10 minutach będziemy grzać na 50,5 do 51 stopni i zatrzymamy zacier na 15 minut. Po tym zaczynamy warzyć dekokcyjnie z użyciem tego garnka.